Z dzisiejszej perspektywy wydaje nam się oczywiste, że u podłoża cech organizmów żywych, takich jak dajmy na to kolor naszych oczu, leżą geny. Ale historia dziedziny wiedzy, jaką jest genetyka, czyli nauki o genach i dziedziczeniu, wskazuje na to, że wcale nie było łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Naukowcy z dziedziny biologii, którzy zajmowali się tym problemem, właściwie przez cały XX wiek głowili się nad tym, jak dobrze na to pytanie odpowiedzieć i jak to się w ogóle dzieje, że organizmy potomne są podobne do organizmów rodzicielskich. Historia, która zaczęła się od badań Grzegorza Mendla już w XIX wieku, właściwie w połowie XIX wieku, potoczyła się dynamicznie dopiero z nastaniem wieku XX. Pamiętasz może film dotyczący Grzegorza Mendla i tego, że badał on grog zwyczajny w swoim klasztornym ogródku? To właśnie Grzegorz Mendel, ten wybitny mnich, po raz pierwszy wskazał na to, że istnieje jakiś faktyczny, biologiczny czynnik, który fizycznie przekazywany jest z pokolenia na pokolenie i w związku z tym może być odpowiedzialny za to, że organizmy potomne podobne są do swoich organizmów rodzicielskich. W jego przypadku to były rośliny, groch, jeżeli dobrze pamiętasz. W każdym razie to Grzegorz Mendel był człowiekiem, który wskazał w ogóle na ten problem, mówiąc bardzo wyraźnie, jest coś, co jest fizycznie przekazywane z pokolenia na pokolenie i to coś, on nazywał to czynnikiem dziedziczenia, decyduje o tym, jakie cechy przekażemy swoim organizmom potomnym. Badania Grzegorza Mendla zostały na bardzo wiele lat odłożone na półkę. Wrócili do nich tak naprawdę dopiero biolodzy początku wieku XX i to o nich właśnie będzie mowa w dzisiejszym filmie. Porozmawiamy o teorii chromosomowej, która wskazała, jaki to czynnik biologiczny jest tym czynnikiem dziedziczenia, o którym mówił w swoich badaniach Grzegorz Mendel. Bohaterami naszego dzisiejszego filmu będą dwaj naukowcy. Jeden z nich nazywał się Theodor Boveri, był Niemcem. Drugi nazywał się Walter Sutton, on był z kolei Amerykaninem. Pokazuję Ci tutaj, że obok portretów tych panów, jakie organizmy oni badali. Boveri badał jeżowce. Sutton badał zwierzę, które potocznie nazywamy konikiem polnym. Chcę Ci przez to pokazać, że niezależnie od tego, jaki organizm biologiczny wykorzystujemy do naszych badań, istotne jest, jakie zadajemy sobie pytania. Ci dwaj panowie, mimo że badali tak bardzo odległe od siebie ewolucyjnie organizmy, zadawali podobne pytanie. I dzięki temu, że zadawali podobne pytanie, to doszli do wniosków, które możemy zgeneralizować nie tylko na jeżowce, na koniki polne czy na grog Grzegorza Mendla. Możemy je zgeneralizować na wszystkie organizmy żywe. Ciebie, mnie, twojego kanarka, jeżeli go posiadasz. Dzięki temu, że biolodzy tacy jak Boveri czy Sutton starali się zadawać ważkie pytania. Takie, na które odpowiedź dotyczyć będzie nie tylko jeżowców czy koników polnych, ale wszystkich organizmów żywych. Wspominam o tym w tym kontekście, żeby przybliżyć Ci dwa fakty. Po pierwsze, że teoria chromosomowa, o której w szczegółach zaraz będziemy mówić, może być odniesiona do wszystkich organizmów żywych. A po drugie, żebyś rozumiał, że prowadząc badania biologiczne za pomocą jednego organizmu, dajmy na to grochu, możemy wyciągać bardzo ważne wnioski, które dotyczyć będą również tego, jak funkcjonują organizmy takie jak ludzie, czy żyrafy, czy owce. No dobrze, możemy teraz przystąpić do omówienia tego, co właściwie Boveri i Sutton odkryli. Jak już wiesz, byli to naukowcy, którzy pracowali oddzielnie, ale nad bardzo podobnym problemem. Zadawali oni sobie pytanie dotyczące tego, co jest tym czynnikiem dziedziczenia, który Grzegorz Mendel w swoich badaniach nakreślił, ale którego nie zidentyfikował. Oni doszli do wniosku, że są to chromosomy, które zawiera każda komórka zwierzęca, każda komórka roślinna. Boveri dla przykładu stwierdził, że jeżeli jeżowiec, komórka jeżowca, komórka rodzicielska nie będzie zawierać wszystkich chromosomów, które zazwyczaj się w niej znajdują, to komórka potomna nie rozwinie się w sposób prawidłowy. Wyciągnął z tego wniosek, że chromosomy są niezbędne do tego, ich obecność kompletu chromosomów jest niezbędna do tego, żeby wszystkie cechy zostały prawidłowo przekazane organizmowi potomnemu. To bardzo istotne. Dzisiaj wiemy już, że kariotyp, który widzisz tutaj, o, na rysunku poniżej, może
kariotyp to jest skład wszystkich chromosomów, które posiada dany organizm. Ten kariotyp, który tutaj widzisz, to jest akurat kariotyp człowieka. Tak wyglądają wszystkie nasze chromosomy, jeżeli je wziąć do kupy i położyć przedstawione na jednej powierzchni. Dzisiaj wiemy już, że jeżeli kariotyp jest nieprawidłowy, to zdecydowanie potwierdza się to, co odkrył Bower. Jeżeli skład chromosomowy w komórce jest nie taki, jak być powinien, to prowadzi to do bardzo poważnych biologicznych deficytów. Przykładem takiego deficytu może być zespół Downa, w której mamy o jeden za dużo chromosom, który się nie powinien w komórkach znajdować. Mamy teraz do czynienia z chromosomami. Zadajmy sobie pytanie o to, na czym właściwie polega to, że one są tymi jednostkami dziedziczenia, że to w nich znajdują się te czynniki dziedziczenia, które są z pokolenia na pokolenie przekazywane. My dzisiaj wiemy, że to są geny. Pamiętasz może, jak Grzegorz Mendel wskazywał na fakt, że jeden gen może występować w dwóch odmianach. Jeżeli nie wiesz, o czym teraz mówię, to odsyłam Cię do filmów dotyczących prac Grzegorza Mendla. Te odmiany nazywane są alelami, może ich być znacznie więcej niż dwie. Ale dla uproszczenia, w naszym przykładzie powiedzmy sobie, że są dwa różne allele. Co to oznacza? Że mogą one prowadzić do powstawania trochę innych białek, a przez to objawieniu się trochę innej cechy. Dla uproszczenia, to jest nieprawda, za kolor oczu odpowiada znacznie więcej niż jeden gen, ale dajmy sobie taki przykład i powiedzmy, że jedno A, duże A będzie odpowiadało za pojawienie się koloru niebieskiego, a małe A za pojawienie się koloru zielonego. No i teraz te allele tego samego genu będą zawsze znajdowały się na tak zwanych chromosomach homologicznych. Co to znaczy chromosom homologiczny? To znaczy chromosom niosący te same geny. Ale mogą to być geny różnych odmian. Mogą to po prostu być różne allele. Przybliżmy sobie może, co to jest chromosom. Oczywiście w innych filmach to jest opisane dużo bardziej szczegółowo, ale na potrzeby naszego dzisiejszego filmu my musimy wiedzieć, że chromosom to jest po prostu paczka naszego DNA. W różnych momentach swojego życia komórka może mieć DNA mało zorganizowane, w bardzo luźnej formie. Wtedy, kiedy komórka się nie dzieli, to nie musi tak zupełnie pilnować tego, żeby wszystko, cały materiał genetyczny, który posiada, było dokładnie spakowany. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi do przygotowywania się do podziałów komórkowych, komórka pakuje swoje geny w takie paczki nazywane właśnie chromosomami po to, żeby nie było mowy o żadnej pomyłce i żeby naprawdę każdy jeden gen został w sposób bardzo konserwatywny, czyli za każdym razem taki sam, przekazany komórkom potomnym. I te właśnie paczki genów, paczki naszego DNA, to są chromosomy. Chromosomy homologiczne, ponieważ my jesteśmy organizmami diploidalnymi, to znaczy, że zawieramy dwa komplety genów, jeden od mamy i jeden od taty, czyli każdego genu mamy dwie kopie. Mogą to być takie same kopie, a mogą to być inne kopie. Ale ważne jest to, że te same geny, kopia od mamy i kopia od taty, znajdują się na tak zwanych chromosomach homologicznych. Homologicznych, ponieważ to są po prostu odpowiadające sobie wzajemnie chromosomy. No i dajmy teraz na to, że na jednym chromosomie homologicznym mamy jeden allel, a tutaj na drugim chromosomie homologicznym będziemy mieli drugi allel. O! Tak w ogóle to powiem Ci jako ciekawostkę, że teoria chromosomowa wtedy, kiedy była formułowana na początku XX wieku, była uznawana za niesłychanie kontrowersyjną. Panowie zasugerowali to, że faktycznie może tak być, że czynniki dziedziczenia, na które wskazał Mendel, zawarte są w chromosomach. Oni wtedy jeszcze w ogóle nie wiedzieli, że chromosomy zawierają geny, czy zawierają DNA. To się okazało dopiero później w biegu badań. Oni na potwierdzenie swoich teorii czekali ponad 15 lat i ich teoria miała bardzo, bardzo wielu przeciwników. Bardzo istotnymi wynikami, które potwierdziły ich odkrycia, były wyniki pana, który się nazywał Morgan, o którym będziemy mówić w czasie następnego filmu, ale chcę Ci wskazać na bardzo interesującą rzecz. Otóż tutaj masz przykład zdjęcia z mikroskopu zrobionego pod koniec XX wieku w roku 1988. To jest w ogóle jedno z pierwszych takich pięknych zdjęć chromosomów. Ale to, co chcę Ci powiedzieć, to jest to, że wcale nie trzeba mieć metody,
naukach biologicznych, która nam na własne oczy pokaże, że coś istnieje, żeby odkryć istnienie tego. Grzegorz Mendel nie widział chromosomów nigdy w życiu, a wiedział, ponieważ wysnuł taki wniosek na podstawie zupełnie innych danych, które sam zebrał, że musi istnieć coś takiego jak czynnik dziedziczenia. Panowie Bowery i Sutton nie wiedzieli, że istnieją geny, a mimo to dalej zbierali fakty, które kolejnych naukowców pchnęły w tym kierunku, żeby dalej szukać i dalej drążyć, jakie to mogą być konkretnie cząsteczki biologiczne, które są podstawowymi jednostkami dziedziczenia. Więc w biologii mamy bardzo wiele różnych metod. Mikroskopia, która pozwala nam obserwować na własne oczy różne rzeczy w organizmach biologicznych w wielkim, wielkim powiększeniu, nie jest jedyną metodą, która pozwala nam wysnuwać wnioski na temat ich działania. Jest tylko jedną z bardzo wielu różnych metod, które możemy w tym celu zastosować. To by było na tyle na dzisiaj. Słyszymy się następnym razem. Będziemy dalej rozmawiać o historii genetyki w XX wieku. Do niebawem.